Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony LBK i znajdujemy się ponownie w Rizenie. Jak dobrze pamiętacie, albo i nie pamiętacie, dość niedawno, wybaczcie, przeżywiam się zadłowiem piciem, tak więc no. Dość niedawno wylądowaliśmy tutaj, na tejże wyspie. I naszym zadaniem jest pójście do jakiejś tam wieży. Jak widzicie, mamy w drużynie zarówno Patty, jak i Stalowo Brodego. Wydaje mi się, że muzyka jest zdecydowanie za głośna, tak więc pozwólcie, że mimo wszystko ją przyciszę. Ustawienie dźwięku. Głośność tła od głosów muzyki na 10%. Wielki kap. Dobra, żeby się tego nie dać zabić. No. Ale jak widać, bicie się z nim nie jest jakieś specjalnie trudne. No, uderzcie, że go kurczę. Głupie AI. Nareszcie. 100 chwalen to całkiem nieźle. Muszę ostrygi. To raczej nie jest niego, po prostu gdzieś tutaj leżały sobie. Na razie chciałbym porozglądać się po okolicy, wiecie. Poznać cokolwiek. Zapewne mapy totalnie nie mam. No właśnie, tak myślałem. Jest to wybrzeże ostrzy, którego totalnie nie znam. Nie mam ani mapy, ani nic. Mam nadzieję, że szybko będę mógł ją jakoś zdobyć, wyrobić cokolwiek. Znaczy wyrobić, skraftować. Tam jest nasz statek, jak widać, zacumowany na mieliźnie gdzieś pewnie. Znaczy na miarę takim, po prostu w miarę takim niezbyt głębokim terenie w tym kontekście, a nadal nie będzie to mielizna w sumie. Widziałem, że muszę zebrać 10 skrzyń, tylko nie mam pojęcia jakich, po co, gdzie, typu itd. Indyki. Mięso z indyka. Zdrowy druk w sumie. I trochę chwały przy okazji. Krwawy korzeń od razu. Ta burza nie daje mi po prostu spokoju, mnie tak wkurza. Wiecie, po prostu jest strasznie głośna. Wiecie, tak, przynajmniej teraz ucichło to trochę. Muszę przestawić pić, bo nic nie widzę po prostu z OBS-a. I widzę chyba kolejną ze skrzyni, tak więc powiedzmy, że zbliżamy się do naszego celu. Mam nadzieję, że ta burza przejdzie po tym jednym dniu. Bo jeżeli nie, to będę po prostu mega wkurzony na tą grę, że tutaj po prostu póki nie przejdzie żadnego etapu, będziemy się tutaj z burzą po prostu walić cały czas po oczach i po łbie, a raczej po uszach w sumie. Patrzcie, jakie piękne animacje spinaczki. W końcu jakaś ładniejsza animacja niż cokolwiek innego. Nie, naprawdę, akurat w Rizenie drugim się postarali o te animacje, jeśli chodzi o piranie, prawda? Wyglądają na pewno dużo lepiej niż którejkolwiek z ich gier do tej pory, w które grałem oczywiście. Jestem ciekawy, jak to będzie przy okazji Alexa, czy też Alexa, jak to woli, tak będzie mówił. Gdzie jest Patty? Nie wiem, zgubiła się, a pieprzyć ją. Żeby się nie umiała wspinać? Jakaż szkoda. Dobra, tylko gdzie ja w ogóle miałem iść z tą misją? Nie mam tego pojęcia. Powiedzieli mi, że to jakieś... tam jest jakaś wieża, okej. Tam mam iść. O cholera, co to jest? A, wspaniasta mała po prostu. Potrafiłem w tą małpę, tym piachem. Tam idzie już Patty, z tego co widzę. Tak pięknie. Dobra, potem z nim pogadamy. Tam jeszcze mam małpy, więc czemu by nie? No, pożeruję sobie powiedzmy na nich. I na tym, że są NPC-tami. I mogą pomóc co nieco. Pomóżcie, że mi, no uderzcie, że to małpy chociaż. No, dziękuję. Patty i jej rewolwer tak bardzo niezastąpione. Znaczy, tak bardzo niezastąpiony duet powinienem był to powiedzieć. To nazwać szczur. 20 chwały za szczura, no nieźle. Więc za indyki i szczury, które są niegroźnymi istotami, dostaje się chwałę. Rany, spójrzcie na to. To na pewno stara świątynia Indian. Niesamowite.
widywałem bardziej imponujące budynki. Ta jasne, Paranga, bla bla bla, bla twierdza wulkaniczna, bla bla bla. Słyszałam to setki razy. To zupełnie inna kultura. Ponoć potrafią kontrolować zwierzęta, a nawet ludzi. Chyba to jest ten cały rytuał wudu. Będziemy strażni. W takim razie bądźmy ostrożni. Może rozejrzyj się, czy nie ma tu czegoś ciekawego, a potem spadajmy stąd jak najszybciej. Okej. Chyba jednego to chodziło. Możliwe, przynajmniej. F8. Tak. W sumie był zapis przed sekundą, po czym ja zapisałem sam. Mocni są, naprawdę są mocni. Znaczy jest mocny ten wojownik chociażby. Dla przykładu. No Patty, zrobisz coś? Czy ty stalowo brody może? Byłbym wam wdzięczny. Nie ma to jak dobrze jak spić, prawda? Chyba, że może to być dosyć taki niemy odcinek, powiedzmy, jeśli chodzi o content jakikolwiek. Znaczy o content, o historię. To mi się oberwało. No ładny ma damage ten gościu. Bardziej, jeżeli to ma jakiś taki niezbyt, po prostu jest dużo tutaj gameplayu rzeczywiście takiego fajnego, niezbyt dużo historii, a jedynie taka jakby to nazwać, po prostu pusta walka. Się bij z nim, nie ma problemu, absolutnie się nie obrażę. O, grzyb poku i od razu mamy żywność dodatkową. Ja sobie pobiję szczury. W czasie wie się bicie z gościem, a sobie będę bił szczury. Nie ma daje wykorzystywać NPC-tów do walki. Jeszcze zdobywać na tym expa. Nie mam potrzebnego przedmiotu. Okay. Co wy robicie? Czemu idziecie za mną? Przecież macie walczyć z tym wojownikiem. Walczcie, że z nim. Patrz, dziękuję. Setka chwały, no nieźle. A nie ma przy sobie już nic więcej, tego nie szkoda. Czekajcie. Ja bym sobie tutaj zapisał w ogóle przed tym, zanim to zdajemy z ołtarza. Bo się boję, że to może mieć różny dziwny skutek. Ups! Chyba kogoś tam zamknęło. Nie, okej, przeszedł przez to. Uwierzyłem, że nie przejdzie. Ja pierdykam. To wyglądało jak Indiana Jones troszeczkę, wiecie, z tym, jak wkładał tam, nie wiem co to było, ten właśnie tam tego bożka wkładał, co on tam, chyba sakwę czy coś, nie wiem, wybaczcie, dawno nie oglądałem. Bicie, że się z nimi. Dość ładnie ich obijamy, a chyba Patty najbardziej. Nas wszystkich. Nefryt, o, miło. Zbierzmy co możemy, czemu by nie? Jeszcze talerz. Założymy farmę i będziemy na niej hodować owce. Albo rozejrzymy się trochę zamiast marnować czar. Troszeczkę się chyba pan Stalowobrody zbugował, no ale mniejsza o to. Ja chciał ten talerzyk, o, dziękuję. Zebrać wszystko po prostu. Co się da. Okej, chodźcie tu. Znowu was tam zamknie coś. Tak jak się wespniemy może? Tutaj chyba tylko Stalowobrody wejdzie za mną, nie? Bo Patty chyba, jak dobrze pamiętam, właśnie nie może się wspinać. Przynajmniej nie umiała wcześniej. A nie, teraz jej się udało. Co prawda bardzo pokracznie, ale jej się udało. Chyba możliwe, że celowo zostało dla niej to zrobione w ten sposób. Właśnie ze względu na jej płeć, powiedzmy. A tutaj są już jakieś przejścia tylko i wyłącznie dla łodzików. Pieprzyć te przejścia dla łodzików, jak ja ich nie znoszę. W tej grze, w jedynce, jeżeli ktoś nie oglądał, bo zakładam, że raczej mało kto oglądałby jedynkę, patrząc po tym, jaką ona miała formę u mnie na kanale. Przejście dla łodzików to był mus. Praktycznie tam wszędzie, gdzie jeżeli chcieliśmy jakąś większą misję robi, to przejście dla łodzików. Wszędzie. Jeszcze tak poukrywane, że ja pierdzielę. Ja tyle się tam nawyprzeklinałem.
Przepraszam, przeklinałem. Tyle się tam, w sumie powinienem powiedzieć, nakląłem. Tyle się tam nadenerwowałem. Tak bardzo miałem dosyć tej gry. Dwójka jest naprawdę przyjemniejsza, ale jak zobaczyłem przejście dla łodzików, to mi się już odechciało. Okej, okay, to jest zamknięta skrzynia, która nie jest zbyt trudna. Przynajmniej według tego. Nie mam pojęcia, co ja zrobiłem i czy zrobiłem, jakim cudem zrobiłem to dobrze, no ale... Ważne, że działa. Ja nie mam pojęcia na dalej rozwijać te zamki, ja po prostu robię to przypadkowo. Totalnie. Okej, okay. Tam do góry może pójdźmy jeszcze, skoro już tam idziemy. Gdzie jest stalowe brody? Zamknęło go jednak. A jaka szkoda. Ani trochę mnie to nie obchodzi. W końcu sam przyjdzie. Serio, on w końcu przyjdzie, na pewno się teleportuje czy coś. Dobra, to już nic nie ma. Chyba, że zresztą tutaj byłem. To mi teraz naszło. Ale trudno. I mówiłem, że będzie. Mówiłem, że się zaraz teleportuje. To jest właśnie sztuka NPC-tów, prawda? Teleportuje się z dupy totalnie do ciebie i nawet nie będziesz wiedział, jakim cudem się to stało. Dobra, mniejsza. Idźmy w takim razie teraz tą ścieżką w górę, bo jeszcze tą ścieżką w górę. Powiem, że w głąb trochę bardziej na pewno. Tutaj, że tutaj wyspy. Jest tutaj również jakaś chatka mała z jakimś czymś. Pewnie tam będą ci ludzie, o których mówili. O, jest tutaj. Nawet ktoś podobny, chyba jakbym go znał. Kapuszeku? Teraz widziałem już wszystko. Piraci działają wspólnie z cikusami. Stalowobrody? Co ty tu robisz, ty zramulały fiucie? Katajopi. Co on powiedział? Chłopcze, jestem kapitan Stalowobrody. Nie potrzebuję twojej zgody, żeby tu być. Kapuszeku! Kapuszeku bambule! Nic dobrego z tego nie będzie, prawda? Uważaj, co mówisz, dziadu! Kto z nami zadziera, ten zadziera z samym kapitanem Wroną! Wrona? Znałem go, gdy wciąż jeszcze czyścił pokład z Mewiego Wajna! Dosyć gadania. Zabici. Skończ nam ten głos. On jest zawsze taki sam. Znaczy? To znaczy, że najpierw zabijemy tego idiotę, który nie mówi po naszemu. Na nich! Trzeba na czterech, no... Ała, to zaboli chyba. Troszkę. Stalowobrody jak zawsze walczy z dwoma, bo jak żeby inaczej. Chciałem zjeść trochę z tych... Teraz no. Musiałem zjeść trochę tych zasobów. Znaczy zasobów. Jak się nazywa? Zapasów żywności. Żeby móc w ogóle cokolwiek robić, bo jak widzicie moje HP coś już to spadło. No i dupa właśnie. Tak właśnie to pięknie wygląda u mnie. Trzeba się narzeć, póki jest czas. Czyli dosłownie przed teraz tą walką. Znaczy myślałem, że raczej będzie to przyjaźnie. Przyjaźnie wyglądało, ale jednak okazuje się, że raczej nie ma na to szans za bardzo. Stać! Kapuszeku. Pomijmy to wszystko po prostu. To znaczy. Wziąłem teraz tego, którego bijała ta Patty, bo czemu by nie, prawda? Jak brać to tego najsłabszego teraz? Czy pudło w wypadku ataku? Czy w wypadku ataku piaskiem, prawda? Da mi się go zabić? Jest pięknie, okej. Okay. No to ja już mam wolne, powiedzmy. Tak troszkę. Nie, że wziąłem obitego o połowę HP. To jeszcze... To jeszcze nie prawie sobie z nimi nie poradziłem. Znaczy tylko nie dać głupio zabić temu piratowi. Dopiero co przybyliśmy, a ty już wpakowałeś nas w kłopoty. Ja? To wszystko przez ludzi Wrony. Mówisz, jakby odpowiadali za całe zło tego świata. Dobra,
przyjrzę się uważniej tej wieży. Jakim względem mogła być moja wina? Po prostu nie mówiłem po ich, w ich języku. Pistolet jest! O jak genialnie, o jak świetnie po prostu. Poproszę lewa ręka. Nie, pistolet niech będzie, okej. Okay. Czemu by nie? Świetnie. Oj, jak mi teraz dobrze. Ja tylko gdzie jest ten ostatni... chciałbym powiedzieć dzikus. Tutaj się znajduje myśliwy. Samorodek, ciekawie. To jest kokos, co pamiętam dokładnie. Weźmy go przy okazji. Ja się zaraz tam przyjrzę środkowi tejże latarni, czy tego domku po prostu. Zbiorę co mogę. Jakieś powiadomienie dostałem, zaraz zobaczę co chodzi, pewnie YouTube. O, ale ile zapasów, jak świetnie po prostu. O, jak wspaniale. I jeszcze gold do tego. Po prostu lepiej być nie mogło. Jeszcze dróg, o jak świetnie. Okej, pod Elon strzał z pistoletu. No raczej mi się nie spieszy, żeby z niego strzelać. Ani nie chcę nawet próbować, wiecie. Szczerze, przynajmniej póki co. To jest jeszcze jakiś mieszek. Torba z nabojami. Panie. Teraz to ja mogę. Robić nie ma, że wszystko. Dobra, prześpimy się do następnego poranka. Zobaczymy, czy minie burza chociaż. Mam nadzieję przynajmniej taką, bo chciałbym, żeby było pogodnie. I chyba jest tak, jak się spodziewałem, czyli nie, burza jednak nie minęła. Nadal wali tutaj. Nie, minęła, okej. Okay. Wow, zobaczcie, jak ładnie wygląda ta wyspa teraz z rana. Naprawdę pięknie. To są naprawdę widoki, które warto oglądać. Niestety wkurza mi trochę, że te... Czekajcie. Naprawdę? Nie wiem, jakim sobie to odblokuję. Nawet nie chcę wiedzieć. Po prostu mi się udaje, tak? Nawet nie wiem jak się te skrzynie odblokowuje, po prostu to robię na farcie. W 100%. Wracając do tego, co mówiłem. Naprawdę pięknie wygląda ta wyspa. Nie ma to tamto. To dobre miejsce na obozowisko. Pogadajmy właśnie z nim. Spójrz na to! Dobry rum z Takarigui! Aż włosy na klacie stają dęba. Stawiam, że to wyrób berbelucha. Siedzieli tu i pili? Gdyby nie pili, kiepscy byliby z nich piraci. To stara sztuczka. Przeciwnik się spija, a ty bierzesz go z zaskoczenia. Nie wiedziałem, że mam do czynienia z mistrzem strategii. To było głupie. Ty bezczelny szczeniaku! Niby czemu było ich tylko czterech? Widziałeś ich miny, gdy mnie zobaczyli? Posrali się w gacie ze strachu. Nie sądzę. Gdyby wiedzieli, że mają do czynienia ze stalowobrodym, byłby ich tuzin. Mogę się napić? Łapy precz! Jeden z nas powinien być trzeźwy, niech zawsze. Prawda? Chyba, że chcesz skończyć jak te sukinsyny. Świetnie. Ty się nawalisz, a ja będę musiał wszystkim się zajmować. Szacunek dla starszych wiekiem i stopniem to podstawa. Okazuj go, a na pewno się dogadamy. Jeszcze tu jesteś? Co teraz? Wrona uzyskał pomoc od paru dzikusów, co nie znaczy, że wszyscy są po jego stronie. To chytra banda. Musimy się dowiedzieć, jak sobie pomagają. A co z protektorami? Jak ich znam, będą się kryli za barykadami w Puerto Isabela. Może jak włosy im na klatach wyrosną, to może pomogą nam przeciwko wronie. Dwa razy może w jednym stanie. Ja się ciągle zastanawiam, gdzie jest jego statek. Ja się rozbił. Może inkwizycja go zatopiła? Może, ale nie sądzę. Gdyby został przejęty, stałby w Puerto Isabela. Zatopiła, nie? Właśnie, co w tym okręcie jest takiego wyjątkowego? Cóż, a jeśli wrona ukrył na nim harpun tytanów? Inkwizycja by go znalazła. Wrona byłby nędznym kapitanem, gdyby nie znał najlepszych schowków na swoim własnym okręcie. Co więc robimy? Musimy podjąć decyzję, którą można by nazwać samowolną. Dowiedz się, czego wrona chciał od dzikusów, albo udaj się na południe do Puerto Isabela i znajdź jego statek. Puerto Isabela, zacznijmy. Co może nas spotkać w Puerto Isabela? Banda wrogo nastawionych łajdaków z Inkwizycji. Ot co? Protektorzy obsadzający obronę miast i patrolujący okoliczne obszary. I uważasz, że udanie się tam jest dobrym pomysłem? Bezczelny gnojek. Mm.
Ta, pewnie nie mogą się doczekać, by zawrzeć sojusz z niesławnym Stalowobrodym. Bądźmy ostrożni. Oczywiście zakładam, że nie zaczną do nas strzelać. Bardzo śmiałe założenie, patrzę na to jaką ma sławę, prawda? Ci protektorzy to zręczne chłopaki. Ustrzeliliby nawet muchę. Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby ktoś o takich zdolnościach strzeleckich był po naszej stronie. Jeśli ładnie ich poprosisz, jeśli cię wcześniej nie zabiją, może cię tego nauczą. Co jeśli pójdziemy szukać Indian? Na zachód stąd mają swoją wioskę. Ale jest szansa, że spotkasz ich wcześniej. Te dzikusy zawsze czają się w dżungli. To ich ulubione miejsce. Co będzie, jeśli ich spotkamy? Porozmawiamy z nimi, jeśli będą chcieli. A jak zechcą walczyć, nie zostaniemy w tyle. Wolę walczyć z nimi, niż przeciw nim. Kto chciałby przeciwstawić się ich wudu? Wronie udało się zawrzeć z nimi układ. Dowiedz się, jak to zrobił, a my spróbujemy zrobić to samo. Może potem nawet zmienią cię w jakiegoś magika wudu. Dobra, chodźmy do inkwizytorów. Chodźmy do inkwizytorów i znajdźmy ten statek. Jak chcesz, to pokażę ci drogę do Puerto Isabel. Z wielką chęcią, naprawdę. Daj znać, kiedy chcesz wyruszyć. Jestem gotowy. Idziemy. Tędy, do Puerto Isabela. Podstępne dranie. Pracują z dzikusami. To zagrywka wrony? Skoro już tu jesteśmy, możemy się rozejrzeć. No, Lander, o, przy okazji to jeszcze jakieś grzybki widzę. Idź za Stalowobrodem. Dobra, idę gościu, spokojnie. Jest jakaś szponiasta małpa, już widzę. Tak jak mówię, na razie to jest nowa mapa, tutaj muszę troszkę ogarnąć teren, jak wygląda w ogóle cały. Dobra, idziemy. Tędy! Naprawdę ładnie wyglądają te wyspy w moim odczuciu. Naprawdę mi się podobają, pod tym względem, że są, mimo że są takie proste, graficznie, ale są bardzo ładnie zalesione. Znaczy bardzo ładnie są tutaj doprawione wszelakimi roślinami. Jest po prostu tego dużo. Znowu uciekam. Pozwolę Stalowobrodemu i Paty się tym zająć. Widzicie, i tak się właśnie expi w tej grze. Expi nie wlizenia. A, ten padł. Widziałem go, stał i nagle padł. Ja go chciałem akurat bić. Padł i zaberwałem mu wszystko. No to mnie to raczej niewiele obchodzi. Ona się bardzo ładnie wyleczyła. Spoko. Cóż to jest widzisz? Za gówno? No właśnie. To kłopoty. Co mam widzieć? Ogniste ptaki. Straszne utrapienie. Powinniśmy poszukać innej drogi? Jakiej innej? Nie mamy wyjścia, musimy iść przez most. Cholerne ogniste ptaki. Od dawna mam z nimi ciekawe do czynienia. Dobra, rozprawmy się z nimi. No, chciałbym wiedzieć, jak to jest ciężkie. Jasny gwint. Niezbyt to było mocne niestety. Z mojej strony. Naprawdę właśnie na mnie rzuciły. Pieprzyć to. Niech się rzucają na Patty. Jasny gwint. Jeszcze się do mnie przyczepiłeś, gnoju? Tak, uciekam. Cholera, kolejne powiadomienie niestety, a nie mogę go aktualnie odczytać. Co mnie troszkę wkurza. Patty, pomóż mi, kobieto. Dobra, uciekam z tego. No jasny gwint, jeszcze wystrzeliłem w tą stronę, co chciałem. O, po prostu świetnie. Chodźcie, pomóżcie mi tutaj. Niestety ja nie jestem w stanie z nimi walczyć, jak widać.
Czekaj, gdzie jest ten trzeci jeszcze? Bo gdzieś tutaj tego trzeciego tam dobiłem. Bo właśnie tutaj gdzieś z tyłu był. Mimo wszystko zbieram ten drób, bo nigdy nie wiadomo, może się przydać, prawda? A nóż akurat będzie mi potrzebny jako... Trzymaj się za mną! Jako zapas żywności, okej. Okay. Nie chcę gadać z Patty, tylko zebrać złotą koniczynę. Tam na stronie niestety nic ciekawego nie widzę. Przecież nie, jest guziec. A guźca warto zawsze zabić, prawda? Ale przecież są nawet dwa guźce, więc Patty, pomożesz mi co łaska? Dobra, właśnie tej szarży się bałem. Bo chciałem się wycofać, ale nie zdążyłem, jak widać. Chciałem umieć kopać jeszcze przy okazji, ale niestety mi było na to we wcześniejszej fazie gry. Chwileczka. Dobra, było blisko i bym dostał szarży, a wtedy bym chyba padł. Prawdopodobnie bym wtedy padł. Dobra, ale ważne, że się udało. Teraz... Zdrowo brodę chyba trochę dostał downa, ale już widać, wracam na szlak. Powiedzmy. O nie! Ogniste ptaki! Jak ja ich nienawidzę! To by było na tyle z ognistymi ptakami. Chodźmy dalej. Idę z tobą. Prowadź, mistrzu. Stalowobrody. Idź za stalowobrodym! No idę. To, jak widzisz, jest tutaj dosyć sporo roślin. Chciałbym zebrać, bo będą nam potrzebne. Wygląda to, że chyba dzisiaj dojdziemy tylko do Puerto Isabela, jak się nie mylę, w nazwie, i na tym niestety zakończymy odcinek, gdyż... Tam, na zachodzie, widzisz? Paskudna śmierć. Inkwizycja na pewno ma tam swoje posterunki. Może lepiej trzymajmy się wybrzeża. W takim razie dość gadania. Chodźmy! Paskudna śmierć na zachodzie? West, tam. Idź za stalowobrodym! West jest, przepraszam, wschód. East jest zachód. Ale nie widzę. Tędy! Nie mam pojęcia co. Nie jest. Za... Mniejsza o to. Przepraszam. Mi zawsze myli, że... Nie. West to jest zachód. Nie, to dobrze mówiłem. Nie. Czekajcie. Tutaj sprawy wschód, się komplikują. West zachód. Tak. Naprawdę? Dlaczego? Są dwie drogi do miasta, ale za cholerę nie pamiętam, która prowadzi do północnej bramy. Możemy iść dalej na południe, albo przejść przez tę jaskinię. Ale przez jaskinię, oczywiście. Dlaczego? Szczury. Wielkie i obrzydliwe. Oczywiście, że idziemy przez... jaskinię. Nie obchodzi mnie, czy boisz się szczurów. Idziemy przez jaskinię. Bałem się, że to powiesz. Ale chyba wystarczająco wypiłem, by stawić im czoła. No miała jaskinię oczyszczoną przy okazji, prawda? Prawda. Wszystko dla expa. Darmowego na dodatek. Trzymaj się za mną! O, przynajmniej dodajcie efekt. No, nawet... O, szczury zwykłe. Moment. Coś tu nie gra. Słyszysz to? Jest tu coś większego niż jednak szczury. Chyba coś zrobiłem złego. Może trzeba było trzymać się wybrzeża. Nie zmieniajmy już trasy. Daj spokój. Byle szybko. Chyba zaczynam trzeźwieć. Ze strachu każdy trzeźwieje. Chłe. A nie, no zobaczmy co tutaj jest. Po prostu. O, dobra, to już nie wygląda fajnie. Idź za stalowobrodym. To bardziej jaskiniowe. Tego się boję, że zaraz zostanę pierwszy po prostu. Ten naprawdę robi damage ten. Tutaj, pistolecik głupi niby. Nie mały pistolecik, a taki damage robi jednak. Walnij się, że w końcu tego nietoperza ktoś. No i pięknie. Dobra, wezmę sobie jeszcze tylko, zjem jeden z zapasów. To jest dalsza część, ale na razie tam nie chcę wchodzić nawet sam. Tędy! Wątpię, żeśmy z Patty sobie nawet tam poradzili. Jasny gwint. Nie to perze. Dobra, pudło naprawdę? O, niedobrze.
Co się stało z dźwiękami, tak jakby jest tu miło. Tylko tam odpadki jak były. Znaczy tylko tam w tamtej części jaskini. W sensie właśnie tutaj. Tak, jak jest jakiegoś powodu, tam tu mi po prostu dźwięki, okej. Okej, dobite. Tak, nie idziemy w takim razie, stalowe brody, lecisz. No już minęło pół godziny ponad. A tutaj nie widu, nie słychał tego miasta. Do Kreczet, co ja wam mówiłem? Tędy dojdziemy na zachód, to jasne. Ale najpierw musimy przejść przez cholerny most. Nie wiadomo, czy jest tam statek Wrony. Dobra, wrócimy. Tak, to... Czekajcie, ja sobie tą skrzynię otworzę. Zobaczcie, na czym w ogóle ona polega. Bo... Nie mam bladego pojęcia, jakim cudem ja to otwieram. Po prostu przejeżdżam od z jednej do drugiej strony, z jednej do drugiej strony i samo się to otwiera. Dobra, wracamy w takim razie przez jaskinię. No nie, to będzie ewidentnie przedłużony troszeczkę odcinek. Co prawda nie dużo, ale jednak. Nie mam pojęcia, gdzie jest to miasto. Ja mówiłem, ja nie grałem w żadnego Rizena, okej? Okay? Nawet na niego nie spojrzałem okiem, znaczy nie, dobra, na jedynkę tam widziałem tylko część gameplayu. To było wszystko, od osoby, która w tą grę już grała. Ale naprawdę był sam początek, to były, nie wiem, dwa odcinki może po 20 minut z jedynki. Tak więc dużo się tam nie dowiedziałem. Natomiast dwójkę widzę pierwszy raz na oczy, prawda? Cholerna jaskinia. Nie takie ciemne dziury lubię. Warto było spróbować. W takim razie na... No widzicie. Nie, dobrze mówiłem. West to jest zachód. Czyli tam było to jednak. East to jest wschód. Bo zapomniałem o tym, że my idziemy teraz na południe właśnie. To jest stąd ten mój błąd, prawda? No idziemy. To obrody już nas tutaj prawie, że wyprzedza. Ja idę przodem, bo jakby były jakieś rośliny, to żeby się po prostu nie zatrzymywać już dłużej. Gdzie staram się od razu coś tutaj poznajdować. Powiedział, że idziemy przez most, tak więc ta droga akurat, no powiedzmy, że była na tyle prosta, że chyba mogłem ją przejść bez jego pomocy. Już niedaleko. Musimy tylko przejść przez most. No to w do... Ojku. Ja mówię, czy to za cholerę nie widzę tego miasta, chyba że jest tam. Z tą skałą. A nie, tutaj jest. No ładnie. Jest statek. Przynajmniej jakiś, prawda? Nie wiadomo, czy Wrony. Przepraszam. Nie powinienem był pić tyle gazowanego przed odcinkiem. No cholera, dobra. Koniec. No koniec, kurde. Przestań zerwać do pat i weź sobie ze szponiastej małpy szpon. Trzymaj się za mną! Mamy dojść do miasta i nic więcej. Tam widać, jak powiedziałem, jakiś statek, ale nie wiem... Nie wiem, czyj to statek, tak? Ja sobie pozbieram, co trzeba. A ty się bij. Chyba dupa nie trafiłem, no. Ewidentnie, patrząc po jego HP, nie trafiłem tutaj wcale w niego. No pięknie poszło. Sporo chwały na tym zdobywam, tak naprawdę. Już rozumiem, dlaczego tak drogie są te wszystkie... Te wszystkie umiejętności. Po prostu kolejne tej potwory są bardzo łatwe. Jasne, nie trafiłem. Świetnie. Mam nadzieję, że będzie może tutaj w miarę dokupić kulę tanio. Cholera, nie da się zabić, nie da się zabić teraz. Było blisko, okej. Okay. F8. Zapis gry szybki, bo naprawdę byłby problem, gdybym teraz nie zapisał pewnie. Chociaż, czekajcie, jeszcze widzę tej roślinkę i jeszcze jednego ptaka ognistego. Dobra, wiecie co, jeszcze zluruję tego ptaka na nią. Jest tutaj skrzynia przy okazji. Czyli one będą, te skrzynie będą rozrzucone po całej wyspie, tak? Jak dobrze rozumiem.
Jasny. Ciul. Jest też starożytny krab. Przepraszam, starożytny żółw chciałem powiedzieć. Wielki krab oczywiście. Przepraszam, przyzwyczajenie z paladnicu, prawda? W paladnicach na Makoe mówię, że to jest starożytny żółw. Cholera, niedobrze. Co to właśnie? Było blisko. Znowu. Właśnie tego nie powinien się pieszyć w walkę w tej grze. Idź za stalowobrodem! Bo totalnie, jak widać, nie idzie mi to po prostu. No to czysto, tam czysto. To Kroczet. To nie jest statek Wrony. Sam będziesz musiał udać się do miasta. Czemu? Jeśli ktoś mnie zobaczy, dopadną nas protektorzy. Ale ty... Ciebie ani nie znają, ani nie szukają. W takim razie będziesz musiał się tam udać i przekonać ich, by nam pomogli. Dobrze. Daj znać, jak coś znajdziesz. Dobra. Wracam do obozu, żeby popilnować zapasów rumu. Jak zawsze. Dokąd on idzie? Do magazynu. Wraca do swojej beczki rumu. Świetnie. Cholernie długo mu to zajęło. Co? Nie jesteś zbyt szybki, ale to na swój sposób urocze. Do rzeczy. Uwielbia opowiadać historie, kiedy się spije. Może opowiedziałby ci coś o skarbie, gdyby wypił wystarczającą ilość rumu. Nie idziesz? Och, nie. To robota dla faceta. Ale może się nadasz. Do zobaczenia. Patio późno. Nie, no jasny gmin, naprawdę. Gdzie ona pójdzie teraz? Nigdzie. Czeka przed miastem. Okej. Okay. Dobra, moi drodzy, ja się jeszcze raz zapisuję. Mam nadzieję, że wam się podobało, że obejrzycie też kolejny odcinek z Rizena. Przepraszam, że to tak trochę długo trwało i tak jak powiedziałem, było dość mało gameplayowo. Natomiast mam nadzieję, że kolejne odcinki właśnie już będą lepsze, bo będziemy poznawać całą wyspę. Będziemy poznawać tutaj mieszkańców miasta, jak i również poznamy prawdopodobnie tubylców. W takim razie ja w tym miejscu się z wami żegnam. Do zobaczenia i na razie.